Okej, okay, była już leniwa sobota, to teraz pracujący poniedziałek. Zaczniemy od kuchni. Tu jakiś biega sobie chłopak i kradnie nam mazaki. Dlaczego nam kradniesz mazaki? He? Dobry dzień. Tutaj Sani przygotowuje coś dobrego dzisiaj. Co dzisiaj na obiad? Nie rozumiem. Co robimy? Co robisz na obiad? Kupus, salat, garlic. A ten się pałęta między nogami i przeszkadza. Dzięki. Dzięki, proszę. Bye bye. Ciapa, już mama. Tutaj chłopaki i dziewczyny pracują na budowie. W porównaniu do ostatniego filmiku mamy już prawie jeden pierwszy budynek zrobiony. Tu mikser, gdzie się miksuje betoniara. Tu pan Roman idzie z wiadrem, zdenerwowany, że nie pracuje. Czego nie pracujesz do roboty? Tutaj nawet kobiety muszą pracować w tych ciężkich warunkach. My nie mówimy po angielsku tutaj. Kolega z Francji. O, bateria mi się wyczerpuje, goddammit. Izabel, Portugalia. Well done. Work faster. Tu nasze boisko. Tak wygląda pierwszy budynek, właściwie ściany pierwszego budynku. Idziemy dalej na górę. Chłopaki pracują na latającej tereszce, na latającej tarczce. Masz wilki, co? Good? Very good. Dziękujemy. Już idę. Tutaj moje miejsce pracy, gdzie ja pracuję z panem Andrzejem z Rosji. Panie Andrzeju, jak tam się pracuje dzisiaj? Wszystko zdzielane beze mnie. Tak rozwalamy kamienie. Tak jak mówisz. A, prawie że to miałem. Ajajaj. Ale dobrze jest. Tutaj pan Etibar z ziemi ognistej. Siedzi, oczywiście nic nie robi. Czeka, aż tereszka sama przyleci do niego. Wszyscy pracują oprócz niego. Tu Bombadur, nasz przodownik pracy z Nepalu. Tu Tim, jedyna praca, którym nie spieprzy, które mogą nawet małpy robić i on ją właśnie robi. I nie rozumie, co do niego mówię, dlatego się cieszę. Dzień dobry. Powiedz jeszcze raz. Dzień dobry. Very well. Dziubas, kolejny Nepalczyk, który nam pomaga. Namaste. Tak wyglądają fundamenty. A to Roman, który jest
właścicielem całego projektu i przodownikiem pracy, przełożonym. Tak wygląda nasza praca codziennie praktycznie. Rozwalanie kamieni, noszenie, rozwalanie kamieni, włożenie piasku z dołu do góry i budowanie cegieł. Tutaj nosimy cement czasem pod dach. Tu droga do wsi, na dół. Tu jest ciapa. It's again me. A tak oni pracują dalej, a ja nic nie robię. Łażę i kręcę. Co? Zaczynaj pracować. Teraz jeszcze pokażę dzieciaki ciapy. Każdy ma swoje drzewko. Ja miałem też jedno, już posadziłem. A tutaj dzieci ciapy. Jeszcze nie wiem, jak się nazywają. W prysznicu siedzą, bo w nocy przeszkadzają w spaniu. A tu jest ciapa. A tu wszystkie stickery z miast różnych. I mój najpiękniejszy, of course. Pieniężna. O ogólnym planie to wygląda tak. Budowa, cegły. Tam na dole tereszka i kamień. A tutaj kuchnia i się w kuchni dzieje. No i tak to wygląda. Co tu więcej mówić? Tu nasza kuchnia, tu jemy. A łebek dalej się kręci. Czai, co by tu ukraść pewnie. Nie no, nic nie kradnie. Dobra, tyle. Wracam do roboty.